I może zacznę tak, jak tutaj słyszeliście kilka słów i wiem, że tutaj często bywam na tych terenach, i czy w Dzięgielowie, czy w Ustroniu, w Wiśle i w czasie Paschy. Ale od czasu do czasu przypomnę dla tych, którzy jak to się stało, że służę dla Żydów i dlaczego, czy to jest ważne. Nazywam się Kazimierz Barczuk, mam 64 lata, 3 córki, 3 zięciów, 6 wnucząt. I powiem, jestem Bogu wdzięczny za nich też, że mogą służyć Bogu. Jedne mają taki zespół Exodus 15, może niektórzy słyszeli ich. Estera też sama koncertuje. I od 40 lat jestem pastorem. I pamiętam, kiedy już byłem pastorem w Warszawie, mieszkałem, zmarła moja babcia. Ja pojechałem do tego miasteczka, do niedaleko stąd, Głubczyce na Opolszczyźnie. I z wujkiem poszliśmy do szpitala. Lekarz oddał babci torebkę i wujek otworzył tą torebkę i patrzył, co tam w niej jest, i tak jak grzebał w niej, znalazł takie zdjęcie i dał mi to zdjęcie. Ja wziąłem na to zdjęcie, popatrzyłem, z tyłu jest napisane rzeka Jordan i data 1963 rok. Tak nawiasem mówiąc, to zdjęcie babci podarował w 1963 roku brat Józef Prower, i niektórzy może go znają. To on to zdjęcie zrobił. I ja potem wziąłem to zdjęcie, mój wujek. Dlaczego przez prawie 17 lat babcia codziennie to zdjęcie miała w swojej torebce? I nawet do szpitala z tym zdjęciem przyszła, i to zdjęcie było też, kiedy ona zmarła. I wujek zaczął płakać i mówił: jesteśmy Żydami. Wtedy pierwszy raz dowiedziałem się o swoich korzeniach. Oczywiście miałem swoją służbę. Dlaczego nie wiedzieliśmy, że tak jest? Może zanim powiem dalej o tym, co z tym robiłem, to zacznę od babci. Babcia była pierwsza, która w naszej rodzinie uwierzyła, że Jezus jest Mesjaszem. Wcześniej ona była ortodoksyjną Żydówką. To były lata 20, zdaje się 1924 rok. Ona pracowała w ogrodzie, kiedyś przyszedł do niej jeden misjonarz, tamtędy przechodził, który wrócił ze Stanów, nawrócił się w Nowym Jorku i potem wrócił do tej wsi, z której wyjechał za pracą, i do babci mówi: Hajka, Mesjasz, na którego ty czekasz, on już przyszedł, to jest Jezus. I to była cała jego Ewangelia, którą powiedział i poszedł. Babcia przerwała pracę i popatrzyła w górę i mówi: Boże, ty widziałeś tego człowieka, słyszałeś, co on powiedział. On powiedział, że Jezus jest Mesjaszem. Powiedz mi, jak jest. I Bóg ją wtedy tam dotknął mocno swoim Duchem Świętym. Działo się z nią rzeczy, których nigdy wcześniej nie doświadczała. Nie rozumiała tego, co się z nią dzieje, ale jedno wiedziała, że Jezus jest Mesjaszem. Potem też uwierzył jej mąż, dziadek. Oni mieli 12 dzieci. Jednym z nich była moja mama. I dla Żydów wtedy, jak uwierzył w Mesjasza, i do dzisiaj też to jest dla ortodoksyjnych, to ty nie żyjesz, po prostu jesteś skreślony z listy żywych. Ale powiem, w tamtym czasie, nie wiem jak jest dzisiaj, chociaż może trochę inaczej, ale w tamtym czasie dla chrześcijan też to nie było proste. Jak Żyd może wierzyć w Jezusa? Też patrzyli z respektem, mieli różne formy, aby sprawdzić, czy naprawdę jest wierzący, to dawali kanapkę z szynką, żeby zjadła, czy żeby to był test na to, czy uwierzyła w Jezusa. I babcia myślała, że to naśladowcy Jezusa muszą to jeść, że to jest jakby świadectwo tego, że ty kochasz Jezusa i jesz tą. I jadła to, chociaż trzeba wziąć, popatrzeć z drugiej strony, to już nie kwestia moralna, czy wiara, czy niewiara, czy grzechu,
Po prostu to jest nie, dla Żyda to jest niepożywienie. To jest tak, jakby tobie kazali kota jeść albo psa. Są ludzie, którzy to jedzą w innych krajach, ale u nas tego to nie jest pokarm. I to nie kwestia grzechu, nie grzechu, tylko to nie jest pokarm. A ktoś ci mówi, żeby przetestować twoją wiarę, że musisz to zjeść. I jadła. I powiem też, no, nie bardzo ufali im. No jak, przecież wyście zabili Jezusa, przecież Żydzi odrzucili Jezusa, Żydzi nie przyjęli Jezusa. A kto go przyjął? No wy wiecie, kto go przyjął. Kim byli pierwsi jego naśladowcy? Kto to był ci tam w górnej izbie, 120 osób? Kto to był w Dniu Zielonych Świąt, 3000, którzy się nawróciło i zostali ochrzczeni? Żydzi. A potem 50 tysięcy w Jerozolimie, jak czytamy, 5 tysięcy jeszcze w czasach apostolskich. Ci wierzą, kto to był? To byli Żydzi. Powiem więcej, oni pokochali Jezusa. Byli gotowi oddać życie za Niego i wielu oddało. Oni też pokochali nie Żydów. I byli gotowi oddać życie, aby Ewangelia mogła dotrzeć aż tutaj dotąd. I wielu z nich oddało życie. Tak, byli tacy, którzy nie przyjęli. I wtedy cała władza, kapłaństwo, ci, którzy nie przyjęli, a nie przyjęli dlaczego? Jezus to w 5 rozdziale Ewangelii Jana powiedział. Oni byli schelenizowani, oni odeszli od nauki Mojżesza. Jezus mówi, gdybyście słuchali Mojżesza, to byście mnie przyjęli. Przeczytajcie, 5 rozdział Ewangelii Jana. Gdybyście słuchali Mojżesza, oni nie słuchali. Byli, już wtedy byli niewierzącymi i Jezus im tylko przeszkadzał. Tak samo jak dzisiaj dla wielu, nie tylko Żydów, ale dla wielu przeszkadza. I myślę, potem w tej wiosce, gdzie oni byli, też inni Żydzi się nawrócili. I tak było aż do wojny. Potem jak była wojna, Niemcy szukali Żydów. Babcia, cała rodzina, każde dziecko było przechowywane przez inną. To też ciekawe, bo to chrześcijańskie, to wierzący Ukraińcy ich uratowali. Także oni stamtąd mają trochę inne doświadczenia jak inni Polacy, którzy na Wołyniu mieszkali i wielu zginęło. Ale tam ich uratowali. Każde dziecko było w innej rodzinie, a babcia była z najmłodszym synem też w innej rodzinie. Dziadek był gdzie indziej. I potem jak się skończyła wojna, tam już nie był, tam przyjechali tutaj na te ziemię. Babcia już nie nazywała się Hajka, tylko nazywała się Klara. Ja znałem ją jako Klara. I nic nie mówiono. Teraz, jak sobie przypominam czasami, jak było jakieś zwiastowanie czy kazanie, to dziadek zawsze kazał tam koło babci posadzić kogoś, bo ona wtedy, jak Duch Święty ją pobudził, to modliła się po hebrajsku. No to tam ktoś siedział i ją szturchał, żeby wracała do polskiego, nie? Bo ona jakby nie kontrolowała tego, co... Bo to był jej język, który... Jidysz i hebrajski, który używała. Ale ja byłem jakby wychowany w domu chrześcijańskim. Były niektóre jakby tradycje, zwyczaje, które babcia miała w domu jako szabat, tylko to było przeniesione na niedzielę. I te rzeczy robiła, jak byłem u nich, to się działo się w niedzielę. Ale potem, kiedy dowiedziałem się o swoich korzeniach, chociaż tam przybąkiwano, mówiło, bo trwało do mnie, jak mógłbyś nie wiedzieć? Ale wiecie, u nas w tym miasteczku, jak nie byłeś katolikiem, no to zależy, jaka była tam. To albo byłeś Żydem, albo Niemcem. Jak mieszkałeś na Białostoczyźnie, no to byłeś baptystą, albo... W każdym razie nie byłeś Polakiem, jak nie byłeś wtedy, w tych czasach. I nas mówili na nas, Żydzi, tacy, inni, no bo byliśmy... Nie byliśmy katolikami. To jest, i tak myślałem, że to tak się mówi, tak jest. Ale wtedy, kiedy dowiedziałem się już o swoim
pochodzeniu i dalej służyłem jako pastor i służę do dzisiaj zresztą tam na Puławskiej w Warszawie. Ale jednego dnia pamiętam, kiedy modliłem się i mówiłem tak: Boże, Ty wiesz, co jest w moim sercu. Ja chciałbym wiedzieć, co jest w Twoim. I moi kochani, czasami dobrze jest wiedzieć, jakie Bóg ma marzenia. Co sprawia Mu radość, co Go smuci. Co jest w Jego sercu? Co? Chcielibyście to wiedzieć? Co jest w Bożym sercu? Ja mówię: Boże, chcę to wiedzieć. I pamiętam, czytałem list do Rzymian, 10 rozdział, pierwszy wiersz, wtedy jak się modliłem. I tam czytam tak, Paweł mówi: moje modlitwy i pragnienie mojego serca zmierzają ku zbawieniu Żydów. Paweł to mówi, a Paweł był, jego służba wiecie jaka była. On był posłany do nieżydów. Nie Żydzi, to była jego służba, to było jego powołanie, ale Paweł nie mówi o swoim powołaniu, on mówi o swoich marzeniach, które ma gdzieś wewnątrz serca. On mówi o swoim pragnieniu, on mówi: moje pragnienie zmierza, chociaż robił to, co ma robić, do czego Bóg go wezwał, on wypełnił to w 100%. Dlatego nawet na końcu mówi: bieg dokonałem. Zrobiłem to, do czego Bóg mnie powołał. Ale Paweł mówi tutaj o swoich marzeniach. Mówi: moje pragnienie i modlitwy mojego serca zmierzają ku zbawieniu Żydów. Ja mówię: Boże, jeżeli to jest Twoje marzenie, czy pragnienie dla mnie, to jeżeli to jest w Twoim sercu, ja chcę to robić. Wtedy nie wiedziałem, jak to będzie, ale pamiętam, do Doroty, mojej żony, mówię: słuchaj, nasza służba się zmieni trochę teraz. On mówi: to kto ty będziesz? Potem mówi: kto ja będę? Kim będziemy? Rozmawiałem ze starszymi w kościele, a on mówi: no to co, Kasik, pojedziesz do Izraela, do Ameryki czy do Rosji, bo w Polsce nie było Żydów. Nie było takich, że masz dzielnica żydowska, albo ta ulica żydowska, tak jak przed wojną. W Warszawie przed wojną było 400 synagog. 350 tysięcy Żydów mieszkało. Dzisiaj jest jedna i to tylko zachowała się dlatego, że Niemcy w czasie wojny zrobili tam stajnię dla koni. I jej nie wysadzili, czy nie zbuszyli. Ale pamiętam, nawet wtedy żartowałem, mówię, że ja nigdzie nie pojadę, że Żydzi będą przyjeżdżać do mnie. To było 20 lat temu, ponad. I od tamtego czasu z Izraela przyjechało do mnie 2,5 tysiąca Żydów. Teraz przyjadą, mówię do mnie w tym sensie, nie że do domu, chociaż większość z nich była też u mnie w domu, byli w kościołach, tutaj w Wiśle, teraz przyjadą w grudniu też pastorzy i z rodzinami, czy mesjańscy rabini z Izraela, 25 osób. Na Chanukę będziemy tydzień czasu w Wiśle. Ale nie wiedziałem, to był żart, ale Bóg to, my chcesz, to byś miał. I tak się zaczęło. Najpierw zaczęliśmy od tego, że mówię, nasz dom trochę się zmieni. Zaczęliśmy robić spotkania, szabaty w domu. Czasami, kiedy myślimy o szabacie, to myślimy, no tak, ale szabat, przecież my chodzimy w niedzielę do kościoła. Ale szabat nie mówi, którego dnia chodzi do kościoła. Przecież pierwsi chrześcijanie spotkali się codziennie. Ale to nie codziennie był szabat. Szabat był tylko jednego dnia. Szabat nie mówi, którego dnia chodzi do kościoła. Szabat w ogóle nie mówi o chodzeniu do kościoła. To było rodzinne, domowe święto. Mąż, żona i dzieci spotykali się w domu przy stole na pamiątkę stworzenia wszechświata i człowieka. I to było też ciekawe, nawet jak zapalali szabatnie świece, to i to nie miało znaczenia, na ile jesteś wierzący, na ile nie. Jeżeli to robiłeś, to do światu dookoła mówiłeś coś takiego. Kiedy inni mówili, że wszystko powstało tam, wielki wybuch, ewolucja, różne teorie były na zewnątrz, a ty mówiłeś, że jak celebrowałeś szabat, że nie, że wszechmogący Bóg stworzył to wszystko. I że nie przypadek i nie ślepy los kieruje naszym życiem, a jesteśmy w ręku wszechmogącego Boga.
To jest to, że ty respektujesz Boży porządek, że ty uznajesz Boży porządek. Zresztą szabat, jak to samo słowo, siódmy dzień. Siedem to jest, to też jak inne tłumaczenie tego słowa, to jest też cel. Sześć dni prowadzić się do celu, do odpocznienia, ale też z drugiej strony, jak popatrzysz, ten cel, czy szabat, rozświetla te sześć dni. Cel rozświetla drogę. Pamiętacie, co jest celem, jak czytamy, że jest jeszcze odpocznienie dla ludu Bożego. To jest cel, do którego lud Boży zdąża, zmierza. I ten cel powinien oświetlać nasze życie, naszą drogę. To jest... I zaczęliśmy to robić. Pamiętam pierwszy szabat. Zaprosiliśmy naszą koleżankę, która pracowała w Teatrze Żydowskim w Warszawie. Po pierwszym szabacie ona powiedziała, czy może zaprosić swojego kolegę na następny szabat. I ja mówię, niech przyjdzie. I on przyszedł. Przyszedł taki starszy pan. Zresztą dwa dni temu z nim rozmawiałem. Nawet o tym wspominałem. On był przewodniczący czy prezesem żydowskich weteranów, którzy brali udział w czasie wojny w polskim wojsku. Nawet nie wiem, czy wiecie, że w polskiej armii było 176 tysięcy Żydów, którzy walczyli w Armii Czerwonej. Było 500 000, w amerykańskiej armii też było 500 000. Czyli w sumie w czasie II wojny światowej walczyło w różnych armiach 1 200 000 żydowskich żołnierzy. To był spory procent na to, jak liczyć, że wtedy było 15 milionów Żydów żyło na świecie w ogóle. I on przyszedł na to spotkanie i po spotkaniu wyciąga taki plik kartek takich A4 zapisane na maszynie i mówi tak, to są spis weteranów tych żydowskich, 1500 nazwisk, adresy, telefony. Starsi ludzie, moi kochani, to dla mnie to był cud. Ja dzień wcześniej nie wiedziałem, czy są Żydzi. A na drugi dzień miałem spis 1500 nazwisk z adresami. Większość to była Warszawa. I on do mnie mówi, czy możesz się nimi zająć. I zacząłem się nimi zajmować. Dzisiaj z tej grupy, jak z nim rozmawiałem, żyje 100 osób jeszcze. A już większość jest... Udało mi się z większością się spotkać. Niektórzy się nawrócili, niektórzy chodzili do mnie na szabaty. Ale każdy z nich usłyszał, albo inaczej powiem, mógł zobaczyć trochę z innej strony chrześcijan. I to był mój główny cel. Żeby oni wiedzieli, że jeżeli ktoś kocha Boga Izraela, jeżeli ktoś kocha Jezusa, Mesjasza Izraela, to też będzie kochał ten naród, będą wiedzieli, do dzisiaj oni wiedzą, że na Puławskiej ten adres, telefon jest dobry dla nich. I tak się rozpoczęła ta służba. Potem założyliśmy Fundację Hevrej i pracowaliśmy humanitarnie w Rosji. Tu jeszcze pamiętam Basia, jak była w Petersburgu. Ile tam byłaś lat? 10 chyba. 10 lat. I z takim wózkiem jeździła od domu do domu. Tam ile? 8 kilo gdzieś tam była taka... Czy więcej te woziła tę pomoc humanitarną dla... Odwiedzała. Nie wiem, ile tych rodzin odwiedziłaś, ale to trochę było. Potem w Moskwie i na Ukrainie. Ale ostatnie, bym powiedział, 10 lat, kiedy zaczęli oni się nawracać, założyłem misję, poślij mnie, bo przez fundację nie mogłem tego robić. Przy kościele Send Me Ministry, tak się to nazywa, czy poślij mnie, to jest Izajasz, który mówi, oto jestem, poślij mnie. I zaczęliśmy zapraszać, wcześniej zapraszałem z Rosji na Mazury na wypoczynek, a potem zaczęliśmy zapraszać
z Izraela. I ostatnie 8 lat od 2000 roku kilka obozów. W tamtym roku było 7, w tym roku mieliśmy trochę mniej, było 3, teraz będzie 4. Ci liderzy przyjadą. Potem jeszcze w styczniu będą młodzi liderzy, którzy będą na szkolenie przyjadą, którzy będą się potem opiekować. Opiekunami będą na obozach młodzieżowych tam w Izraelu. Też w tamtym roku mieliśmy jeden obóz, zrobiliśmy w Izraelu. W tym roku zrobimy też kolejny. I dla żołnierzy, dla weteranów. Bóg to wszystko otwiera i chcę powiedzieć, że przez te spotkania, kiedy oni przyjeżdżają, spotykają się, to jest 10 dni, oni patrzą, nawet nie musisz nic mówić. Ja pamiętam jeden obóz, to był jeden z pierwszych obozów, to były dzieci z Petersburga, ale też dojechały tam z Estonii, grupa kilka osób. I na ten obóz tam wszyscy byli młodsi, akurat był jeden chłopak, który miał 15 lat. Pierwszego dnia, kiedy on przyjechał, przeszedł za ogrodzenie. Ja myślałem, że to jest ktoś z zewnątrz i tam był z tą młodzieżą miejscową. A potem ja go widzę wewnątrz, ja mówię, co ty tu robisz? On mówi, no, że on jest z tego obozu. Ja mówię, to co ty tam robiłeś? I w międzyczasie oni dali mu narkotyki. I on te narkotyki zażył, potem wymiotował cały wieczór i ta opiekunka z Tallina przyszła i powiedziała, że w zasadzie on nie miał z nią tutaj jechać. Jego rodzice się rozeszli i ani ojciec jego nie chciał, ani matka, im się zajmowała babcia. I babcia prosiła, że weź go chociaż na te 2 tygodnie, a ja odpocznę. I ona się zgodziła do tej swojej grupy młodszych wziąć jego. I ona mówi do mnie, jutro on odjeżdża z powrotem. Ja mówię, nie, on nie pojedzie. Niech zostanie. Ja byłem z Dorotą w pokoju, ale mój kolega, który w tym samym wieku co ja, on był sam. Ja mówię do niego, Andrzej, czy ty możesz go, on nie może być tam z tą młodzieżą w domku. Czy możesz go wziąć do siebie do pokoju? On mówi, wezmę. I wziął go na noc do pokoju. Rano wstali, on siedzi na łóżku i płacze. 15-latek. To była pierwsza noc. I on mówi tak. Ja nigdy z moim tatą nie spałem w pokoju. Nigdy. A ty mnie wziąłeś. I on się nawrócił bez słowa. Był bardzo zdolnym muzykiem. Potem cały czas nam grał, on komponował. Bez słowa. I to jest najlepsza Ewangelia. Kiedy są z tobą, patrzą na ciebie, patrzą na twoje ślady i po twoich śladach idą. I to jest dla mnie, to zawsze było dla mnie zachęceniem, kiedy mogłem widzieć, jak ci starzy ludzie, dzieci się zmieniają, potem jak na Ukrainie spotkałem, czy w Izraelu, tych, którzy byli na dziecięcych obozach, dzisiaj oni są starszymi w tych mesjańskich kongregacjach. Pamiętam jedną starszą panią z Izraela. Kiedy oni wracali, ja się z nimi żegnałem, to był czerwiec. Ja mówię, a w sierpniu przyjadą żołnierze tutaj od was z Izraela. A ona mówi, ja mam 2 wnuczki są w armii, czy mogą przyjechać? Ja mówię, mogą, tylko że rozmawiaj z Maksymem, z tym, z którym ja współpracuję, bo on robi tą grupę. No i ona pojechała za jakiś czas dzwonił do mnie Maksym, mówi, wiesz co, dzwonił do mnie mer Jerozolimy. Czy mógłbym się z nim spotkać? A Maksym mówi, no, że tak, że mam czas. No, nigdy, to jedyny raz. Dzwoni do ciebie, tak jakbym powiedział, prezydent Warszawy, czy masz czas, żeby się z nim spotkać? Maksym pojechał do niego, on mówi, słuchaj, że chciałbym, żeby moje córki pojechały. Słyszałem, że robisz obóz dla żołnierzy, żeby one pojechały. Są w wojsku, żeby pojechały na obóz, nie? A ten się nastraszył, mówi, ale to zaprasza, to pastor zaprasza, chrześcijanie to zapraszają. On mówi, ja wiem, kto zaprasza. Ale mówię, no, a to dlaczego? Jak wiesz, kto zaprasza? Mówi, a jak teściowa powiedziała, to co ja mam zrobić? A ta starsza pani to była teściowa jego.
która była, i powiedziała mu, że masz wysłać dzieci swoje na... I one przyjechały. I tam mają relacje teraz. Oczywiście są, to są na lata. Także prosiłbym was o modlitwy, dlatego że te obozy, które robimy, to jest zawsze tak, że oni płacą sobie za bilet, przylatują, to ja szukam sponsorów na ich pobyt. I dzięki Bożej łasce przez te ostatnie 20 lat zawsze tak się udaje, że możemy to wszystko robić. Czasami jest takie napięcie, ale zawsze w końcu dochodzi do tego, że to jest. To tyle o służbie, którą wykonuję. Potem tu będziemy mieli czas, jak w przerwie, jak ktoś chce coś zapytać. A teraz takie kilka ogólnych rzeczy. Jak świat mógł, to zawsze od tego zaczynam, i może przyjść do poznania Boga, jeżeli dla świeckiego umysłu tak trudno jest zrozumieć czy poznać Boże prawdy? Jak? I Bożym rozwiązaniem tego problemu było i jest powołanie narodu królewskich kapłanów, nauczonych rozumieć i przekazywać Boże prawdy. O czym czytamy druga księga Mojżeszowa, 19 rozdział, 6 wiersz, kiedy Bóg do nich mówi, będziecie królewskim kapłaństwem, narodem świętym. Ale w tym, że będziecie, to jest też kim będziesz, a też cel. Do czego? Bo kapłan to jest, król kapłan to jest, to od razu jest mowa o służbie, o powołaniu. A więc Bożym rozwiązaniem tego problemu, jak świat może zrozumieć czy poznać Boga, poznać Boży charakter, jak może dojść do poznania Boga. Ja mówię, Bożym rozwiązaniem tego problemu było i jest powołanie narodu królewskich kapłanów nauczonych rozumieć i przekazywać Boże prawdy. On wziął naród i przygotowywał go tak, jak trenuje się atletów, sportowców, zmuszając ich do pokonywania trudności, przedstawiając im ostre, surowe warunki, aby wpajać im drogi Boże. Oni byli zaopatrzeni, aby służyć jako światło dla narodów i przekazywać Boże prawdy całemu człowieczeństwu, wszystkim narodom. To był cel, dla którego Bóg ten naród stworzył. To jest powód, dlaczego Bóg stworzył, uczynił żydowski naród. On wziął nasienia abrahamowe i przez 2000 lat formował ich kulturę, zrozumienie, żeby synchronizować ten naród ze swoją prawdą. On, Bóg, dał im objawienie o swojej naturze, o tym, że jest tylko jeden Bóg, o tym, że On jest Bogiem zazdrosnym i nie rozdziela swojej chwały z pogańskimi bożkami, z pogańskimi idolami. Objawił im, że jest Bogiem świętym, miłosiernym i sprawiedliwym. On dał im prorocze widzenie historii. Oni zobaczyli, gdzie historia się rozpoczęła, jaka ona będzie w przyszłości i dlaczego przyjdzie Mesjasz. Poprzez swoje prawo, Torę, on ukształtował codzienne życie ludzi i uczył ich świętości, były święte dni, święty naród, święte miejsca. Uczył ich sprawiedliwości i skruchy. Rozdzielił ich świat na czyste i nieczyste, aby nauczyć, co znaczy być zabrudzonym grzechem, co znaczy być oddzielonym od Boga. On uczył ich o ofierze i o przymierzu krwi. Wielu ludzi w dawnych czasach coś nieco wiedzieli o przymierzu krwi, jednak nie rozumieli tego tak, jak to rozumieli Żydzi. Bóg włożył w nich zrozumienie biblijnego cyklu życia. Szabat i święta uczyły ich i przypominały im o centralnych zasadach życia z Bogiem. Poprzez powtarzanie oczyszczenia i przygotowywania się, Bóg wtłoczył w ich umysł, czego oczekuje się od tych, co chodzą z Bogiem. I potem, po 2000 lat przygotowywań, przyszedł Mesjasz. Dzięki przygotowaniu i zrozumieniu, jakie Bóg włożył w ten naród, oni wiedzieli, kim on był i co on powinien wykonać i dlaczego przyszedł.
wiedzieli. Skąd to możemy wiedzieć? Czytamy Ewangelię, pamiętacie? Kiedy Jan Chrzciciel zobaczył, kiedy chrzcił w rzece Jordan, zobaczył Jezusa, który zbliża się do w kierunku tam do Niego, gdzie on chrzci. Co Jan zrobił, pamiętacie? On nie musiał tracić wielu godzin, aby tłumaczyć, kim on był i dlaczego przyszedł. Co on powiedział? Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Zobaczcie, nikt go nie pyta, Janie, jaki baranek, jaki grzech, o czym ty mówisz? O czym ty mówisz? Jan nie tłumaczył, on tylko powiedział, to właśnie, to jest baranek, który gładzi grzech świata. I oni wiedzieli, o co chodzi. Oni wiedzieli, o co chodzi. To samo potem Jezus, kiedy wziął kielich, pamiętacie ostatnia wieczerza? Powiedział, ten kielich to nowe przymierze w mojej krwi. I zobaczcie, nikt jego nie pyta, chwileczkę. Jaka twoja krew, jakie przymierze, o czym ty mówisz? Oni byli nauczeni. Od Abrahama aż do czasu Jezusa Bóg ich przygotowywał, Bóg ich uczył. Jan po prostu powiedział, oto baranek Boży, który gładzi grzech świata, który wziął grzech świata na siebie. I wszyscy wiedzieli, o czym on mówi. Oni wiedzieli, co to takiego baranek ofiarny, dlatego mogli zrozumieć, co uczyni Mesjasz. Jak już powiedziałem na samym początku, kiedy mówiłem, większość tych, którzy odrzucili Mesjasza, to byli ludzie, którzy odeszli od swoich żydowskich korzeni. Byli schelenizowani. Poprzez całą historię Bóg pokazywał Żydom, że On wybrał ich, aby byli narodem kapłanów, ludźmi w szczególny sposób przygotowanymi, aby przekazywać Jego, Boże prawdy wszystkim narodom. Gdy Bóg wyprowadził Izraelczyków z Egiptu, On powiedział im, a wy będziecie mi królestwem kapłańskim, królewskim kapłaństwem. Tak jak kapłani, lewici służyli Panu i narodowi izraelskiemu, tak cały Izrael powinien służyć, przekazywać prawdy Boże narodom, nie Żydom. To była ich odpowiedzialność. Bóg obiecał Żydom, że narody pójdą do Twojej światłości i królowie do blasku, który jaśnieje nad Tobą. To jest Izajasz 60 rozdział, wiersz 3. I że wy będziecie nazwani kapłanami Pana, sługami Wszechmogącego Boga. 61 rozdział Izajasza. Bóg włożył w nich prawdy i potem jak Paweł szedł, niektórzy mówią, że Paweł jakby odszedł od judaizmu i poszedł do nieżydów, ale dokładnie Paweł realizował judaizm. Ten biblijny. To, czym Żydzi mieli być. Oni mieli być światłem dla nieżydów. I Paweł to w 100% realizował. Poszedł, aby być światłem dla narodów. To jest to, o co Bogu chodziło, kiedy powoływał ten naród. Chcę powiedzieć, że to jest jedyna etniczna grupa na świecie, która powstała na zasadzie przymierza Boga z Abrahamem. Żaden inny naród tak nie powstał. Żaden. Tylko ten jeden. Oczywiście Kościół czy wierzący z nieżydów, myśmy też powstali podobnie na zasadzie przymierza z Jezusem. A to nie jest etniczna grupa. To jest, pamiętacie, jak czytamy, z wielu języków, z wielu narodów. Żydzi i nieżydzi. To jest jakby, ale tutaj czytamy, to jest jedyna grupa, która, jedyny naród, który w ten sposób powstał. Dlatego nie ma tam ileś narodów i o tym będziemy mówili dalej po przerwie.